3 sierpnia 1924 roku zmarł polski pisarz Józef Konrad. Jednak niemalże nikt w naszym kraju nie będzie obchodził tej rocznicy. Dlaczego? Przecież ten wybitny twórca swoim życiem zasłużył na bycie zapamiętanym w swojej ojczyźnie. Józef wraz z żoną i dziećmi przybywa do Krakowa. Spotyka tam swojego przyjaciela sprzed lat. Ten zaprasza go w odwiedziny do swojego dworku. Niestety wizytę pisarza i jego rodziny przerywa trwająca w tamtym czasie wojna. Józef wyjeżdża i nikt już nie wraca do Polski.